Witam Was serdecznie, jesteśmy tuż po ważeniu przed galą w życiu do czasu Boxing Night tutaj w Pionkach na dziesięciolecie Tymex Boxing Promotion, a więc wyjątkowa gala, wyjątkowy gość Stanisław Gibadło, witam serdecznie. Witam Cię, cześć. Cześć. Człowiek, który mówi, że ciężko się z nim boksuje, ja tu nie będę wnikał w szczegóły, poproszę mojego gościa, żeby uzasadnił tę swoją wypowiedź. Wiesz co, to wydaje mi się, że ogólnie mam taką, jeżeli chodzi o polski boks, dosyć specyficzny styl, zresztą to już nie tylko ja tak mówię, ale to wychodzi totalnie takiej samo nauczenia się boksu, bo ja tak naprawdę, jak mówię, gdzieś tam pochodzę z takich miejscowości, że gdzieś większość treningów od samego początku, jak czerpałem tego boksu, to trochę, że tak powiem, sam, z ojcem, z bratem, gdzieś tam przy tym worku, na tych tarczach, na tych sparingach sami to robiliśmy. No i dzisiaj ten taki trochę inny styl boksu wychodzi. Mam trochę lepszy ciąg, no i kondycję mam całkiem niezłą, uważam, jak na boks zawodowy. Jak sobie tak odpalasz telewizor, albo odpalałeś i leci walka, to kto jest takim gościem? Może od każdego można coś czerpać, bo to prawda, ale generalnie jest taki gościu, dla mnie zawsze był to i jest Łomaczenko. Kto jest takim gościem, z którego czerpie najwięcej Stanisław Gibadło? Ja, wiesz co, to jest takie, przechodziłem różne etapy w swojej karierze, że to raz mi się ten podobał, raz ten. A osobiście ja lubię już takich zawodników jak Durana, lubię pooglądać, lubię Lamotę pooglądać, Holyfielda, wiesz, tam się dużo dzieje, tam jest ciekawy boks. W ogóle kiedyś boks to by dużo o tym mówić, ale to był taki sens życia kiedyś ludzi i jakoś to inaczej wyglądało, tak? A dzisiaj trochę inaczej, ale to inny temat na inną rozmowę, tak? Zdecydowanie. Zwłaszcza w Polsce. To rzeczywiście to musielibyśmy tutaj usiąść i porozmawiać, słuchajcie, 2 godziny. Konkrety. Dlaczego nie doszło do tej walki z Rigasem? Wiesz co, ja do tej walki się przygotowałem i uważam, że mam dobrą formę. Miałem nawet, uważam, bardzo dobre sparingi. Fajnie to wszystko powychodziło i miał być pas WBA, już podpisany był kontrakt na pas WBA i widziałem tam realne swoje szanse, bo uważam, że Rigas to jest zdecydowanie w moim zasięgu i ten pas już tak gdzieś mi po głowie chodził. Nie robiłem tego dla pieniędzy, wiadomo, że są tam lepsze pieniądze niż w Polsce niestety. Ale wiesz co, w ostatniej chwili gdzieś tam pozamieniali te pasy, jakiś tam pas się, powiedzmy, dużo, dużo mniejszej jakości pojawił. Ja z tego zrezygnowałem, powiedziałem, że mogę jechać na tą walkę, jeżeli wróci pas WBA w grę, że tak powiem. Dobra, zostawiamy Aleksandra Rigasa, skupiamy się na tym, co wydarzy się jutro, to ja może przewrotnie zapytam o to, co o twoim rywalu, tobie i generalnie nam mówi jego walka z Kamilem Kuździeniem. Wiesz co, to ja ci powiem tak, wiesz, bo to trzeba było szukać jakiegoś szybko rywala i musiał być ten rywal w miarę dobry, tak, bo nie odejmując sobie, jestem już całkiem niezłym zawodnikiem, więc... A to jest zawodnik naprawdę dobry, rekord tego nie pokazuje, a to jest naprawdę dobry zawodnik. Ja tak z Kamilem nie widziałem do końca tej walki, tak z tego co pamiętam, tam było 2-1, więc to też mówi, że faktycznie zawodnik jest niezły, nie? No bo Kamil to też już jakiś zawodnik na jakimś poziomie, więc mówię, no tutaj na pewno to nie będzie spacerek. Muszę zapytać, bo słyszałem, że kawał dobrej roboty w przygotowaniach do tej walki, no i być może też do tej nie doszło i z Rigasem, bo tak to się pewnie ułożyło, robiłeś z Robertem Parzęczewskim i z Michałem Żeromińskim. Chyba o Michała chcę najbardziej zapytać, bo on przecież po 4 latach wraca, mówi, że rdzy nie ma, że będzie dobrze, ale ciebie mogę zapytać o to, jak on wyglądał z twojej perspektywy. Nie, wiesz co, z obu sparingów jestem, jeżeli chodzi o mnie, jestem zadowolony, dobrze poszedł mi sparing z Robertem i dobrze poszedł mi sparing z Michałem. Michał zaskoczył mnie, nawet na plus bym powiedział, że naprawdę spoko, naprawdę dobrą formę pokazywał w ringu. Zrobiliśmy 6 rundek i te 6 rundek zrobił ze mną na pełnych obrotach, także myślę, że dobrze będzie wyglądał w ringu. Dobra, lubię mieszać, dziś mam taki dzień, poważne tematy z mniej poważnymi, jak zawsze. Na koniec powiedz, jakby ktoś stwierdził, że Stanisław Gibadło, jego kariera, to jest dobry pomysł na film fabularny, to kto by miał ciebie zagrać? O kurczę, to jest... Wiesz co? Nie, powiem inaczej. Tak, faktycznie pewne wątki, zwłaszcza na początku mojej kariery, mogłyby być całkiem zabawne i całkiem tam by to ciekawie wszystko, całkiem to wszystko by śmiesznie wyglądało i sporo komedii by w tym było. Ale wiesz, kto by zagrał? Nie wiem, bo powiem ci, mało oglądam filmów i nie znam aktorów po prostu. Słuchaj, może ty czujesz w sobie taką chęć i ewentualnie możliwości, które sprawiłyby, że sam siebie byś zagrał? Mogę zagrać sam siebie, nie ma problemu, nie ma problemu. W ringu trzeba być czasem aktorem? Nie, no to przecież dobrze wiesz, że tak. Tak. No wiem, no ale musiałem zapytać, moi drodzy. Wiesz, że tak, wiesz, że tak. No ja, co mogę powiedzieć?
możecie kręcić film, może być parę śmiesznych rzeczy i naprawdę wydaje mi się, że tam faktycznie na samym początku to jakby ktoś posłuchał, jak mi się potoczyła ta kariera i jak to się zaczynało, to byłoby całkiem zabawnie. To kręćcie film o Stanisławie Gibadu, tylko może niech nie bierze się za to Vega, bo ostatnio mu nic nie wychodzi. Bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę i żartujemy sobie, ale najważniejsza informacja jest taka, że w sobotę 25 listopada gala Wrzęciodo czasu Boxing Night. Stanisław Gibadło na karcie tej gali, więc tego nie można przegapić. Bardzo Tobie dziękuję. Tak jest, dzięki bardzo, pozdrawiam.